Czy słyszałeś o takiej szkole duracza? Tak, oczywiście. Słynna duraczówka to kuźnia kadr NKWD, Służby Bezpieczeństwa, UB. Był to specjalny taki wydział utworzony w Łodzi przez Sowietów na polecenie NKWD, w której produkowano masowo sędziów. Osobiście Józef Stalin zainteresował się sposobem kreowania kasty sędziowskiej w PRL-u. Wydał specjalne instrukcje do generała Sierowa i na podstawie decyzji Stalina powołano właśnie szkołę tego duracza. Duracz to był taki pseudoprawnik, który walczył po stronie bolszewików w 20 roku przeciwko Polsce. No i wybudowano szkołę, która była w istocie kursem dla analfabetów, z reguły byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, prokuratury, UB, którzy po takim dwutygodniowym czy paromiesięcznym kursie, w zależności od tego w jakim okresie, stawali się po prostu sędziami. Takie kursy też stworzono dla wyższego wykształcenia kadry generalskiej, czyli też Kiszczak Jaruzelski też skończyli taką pseudoakademię i mieli niby wyższe wykształcenie. Także większość sędziów PRL-owskich z tego okresu lat stalinowskich i późniejszych są właśnie po takich kursach i oczywiście to ich wyższe wykształcenie jest fikcją. To jest po prostu szkoła NKWD-owska pseudoprawników dla wytworzenia własnej elity na miejsce wymordowanych sędziów II Rzeczpospolitej.